Lecimy. Witajcie w ponownym wejściu w Obornikach Śląskich na pikniku motoryzacyjnym, pikniku motoryzacyjnym ciągnikowym. Ale udało się wypatrzeć nam bardzo ciekawy samochód, wręcz ekskluzywną limuzynę, która w niektórych środowiskach znana jest jako Jaruzelski. Porozmawiamy o tym z gościem i z właścicielem tego oto samochodu. Witaj, cześć. Co to jest za pojazd? Jest to francuska limuzyna Peugeot 604, wersja GTI. GTI, czyli możemy się spodziewać z jakimś wzmocnionym silnikiem. Co drzemie pod maską tego potwora? Silnik o pojemności 2.8 V6. Słynny wynalazek PRV. Co to Peugeot, znaczy? Peugeot, Renault, Volvo. Peugeot, Renault, Volvo. I do tych samochodów montowane były te silniki, tak? Pierwsze pytanie, jaka jest historia tego samochodu? Jak stałeś się jego właścicielem? Auto 11 lat stało w zamkniętym garażu. W Polsce? We Francji. Nieruszane, rozumiem, Nieruszane, tak? Stało. A z którego zostane roku pochodzi? To jest 85 rok, ostatni rok produkcji. Szły 10 lat. Właściciel auta spalił mu się dokumenty. I nie miał się jak poruszać. Było to możliwe, ale bardzo dużo zachodu. I auto zostało po prostu sprzedane. U nas zarejestrowane jako zabytek. I wszystko dało radę. I to dało radę, no właśnie. Wiecie co, to jest warto wspomnieć o tym, że samochody, które wydawać by się mogło z różnych powodów prawnych, nie mogą być zarejestrowane na białe tablice. Ustawa pozwala nam zarejestrować zabytkowe samochody na pewnych zasadach specjalnych. Musimy mieć tylko dowód prawny, że jesteśmy właścicielem tego samochodu, tak jest, zgodnie z prawem. Czyli albo umowę kupna sprzedaży, albo jak wygranie przetargu, etc., cokolwiek. Wtedy z tymi dokumentami zgłaszamy się do konserwatora zabytków, a wcześniej jeszcze musimy u rzeczoznawcy wypełnić tak zwaną białą kartę. I wtedy mamy szansę i prawo zarejestrować go jako zabytek i legalnie, normalnie podróżować po wszystkich drogach całego świata. Dobrze, zobaczymy jeszcze trochę może wnętrza, bo ono też jest bardzo ciekawe. Samochód jest w wspaniałym stanie. Nie widać właściwie żadnych oznaków zużycia, starości, rdzy. Samochód był troszeczkę poddany tam renowacjom, ale w większości jest oryginalny rakiet. Taki miał być zachowany w oryginale. Jak wygląda środek? Środek to prawdziwa limuzyna, do tego z automatyczną skrzynią biegów, jak widzę. Czy jest tutaj jakaś elektronika znana z samochodów francuskich? Jest na przykład tempomat. Aha. Jest tempomat, są wszystkie szyby elektryczne, jest szyberdak elektryczny. Klimatyzacja? Nie ma klimatyzacji, występowały, ale ta wersja nie ma klimatyzacji. Za to jest szyberdak. Jest szyberdak, oryginalny szyberdak. A powiedz mi, czy ten samochód teraz jest zagarażowany? Chyba to widzę. Auto jest garażowane, stoi pod garażu normalnym. Normalnym nie. Nie ma możliwości. Ta oficerka jest po prostu w pięknym, idealnym stanie. Tak, pulchne fotele. Pulchne widać, niewysiedziane. Niewysiedziane. Tak, no pięknie, to naprawdę jest coś pięknego. No, naprawdę aż warto. Stacyjka po lewej stronie, to też jest. Warto tutaj pokazać. Tak powiem, podświetlana. Podświetlana oczywiście. Tak, można było trafić. A bagażnik można. Bagażnik jest ogromny. No właśnie o to zwrócił uwagę. Bo popatrzcie, no traktor wchodzi traktor do środka, do bagażnika. Koło jest oczywiście. I normalnie jest w benzynie ten samochód, nie żadnego gazu nie masz, nie? Nie ma takiego czegoś jak gaz. Nie. No tak. Zbiornik jest oczywiście z tyłu za kanapą, bo już się nie zmieścił. Jaka jest pojemność zbiornika? Chyba gigantyczna. Nie wiem, ale jest gigantyczna. Myślę, że około 60, może 80. Dużo też pali, także. Dużo pali, no właśnie, ile pali? No myślę, że w granicach 15-13 litrów. A w mieście to już powoli po prostu słychać nawet jak to paliwo znika. Zobaczcie, jakie tutaj są chromy. To bardzo ciekawy samochód, bo z końca produkcji, te samochody z samego końca produkcji często spotykają się stylistycznie z elementami już następnych generacji. To jest 85 rok, wtedy już bardzo rzadko występowały elementy chromowe. Zwróćcie uwagę, końcówki zderzaka są już czarne, ale już jeszcze zderzak jest chromowany. Potężne, wspaniałe francuskie auto, jeszcze z tych najwspanialszych lat i okresów
okresu produkcji tych samochodów. Później było już chyba tylko trochę gorzej. Współczesny Peugeot ma, szczerze mówiąc, niewiele wspólnego z tymi wspaniałymi tradycjami. No dobra, bardzo dziękuję za przedstawienie krótkie tego samochodu. Myślałem, co prawda, że to jest jakaś historia generała, czegoś takiego. Niestety to nie jest ten egzemplarz. Podobno ten egzemplarz stoi tutaj po Trembusach w Warszawie. Właścicielem jest pan Mikiciuk. Mam nadzieję, że to jest taki sam egzemplarz, tak? To jest tak, to jest też egzemplarz. Z tym silnikiem też takim bardzo mocnym, prawda? Tak. Był wcześniej 2.7, potem 2.8. Tak. Były też diesle. Dobra. Żegnamy się, do zobaczenia. Trzymajcie się w następnym wejściu. Życzę wielu lat użytkowania i cieszenia się tym samochodem, bo jest czym. On bardzo dobrze wróży i myślę, przez wiele lat będzie jeszcze cieszył właściciela, może jego dzieci, a może następców. Do zobaczenia. Trzymajcie.